Bo jeśli chodzi o Krosnowice, to o samą estetykę wsi, to coś nas ostatnio gmina trochę lepiej punktuje, chociaż wciąż jesteśmy pod tym względem przy końcu. Więc Krużganki właściwie w tym roku zamknie się kolejny etap, ale to już ten najbardziej istotny. Brama wejściowa, kaplica przedpogrzebowa, bo tam było tragicznie. Nie mówiąc już o tym, że całe otoczenie kościoła, obejście, a tym samym ich krosnowice nabierają rumieńców i goście, którzy tu przyjeżdżają, a zwłaszcza ci, którzy byli przy okazji festiwalu, a którzy byli w poprzednich latach na festiwalu, to po prostu oniemieli, jak zobaczyli, jak daleko prace się posuwają. Chór czeski, który nie mógł próby robić od razu w kościele przed koncertem, bo tam jeszcze ktoś inny próbował. Stanęli wszyscy w koło Reimana i tam robili próbę i pod tymi krużgankami i to, co jest na zdjęciach niektóre, które już dostałem pokazane, to wygląda po prostu fantastycznie. Przełom w Towarzystwie Miłośników Krosnowic, bo projekt unijny, to jest, jeśli ten projekt się uda zrealizować i jeśli się go uda rozliczyć, jeśli nam zostaną zwrócone te pieniądze, to będzie kolejny wielki krok naprzód. Przełom także w zakresie pozyskiwania 1%. Myśmy w tym roku trzykrotnie przebili dochody z 1%, które otrzymaliśmy w roku poprzednim. To jest też wielki sukces. Także i nasza krosnowicianka Kasia Gajewska otrzymała w ramach tej puli ponad 1500 zł. Podatnicy mogli dla niej przekazać, a my te środki przekażemy rodzinie. Myślę, że jeśli wszystko dalej się dobrze potoczy, zgodnie z projektem, zgodnie z naszym pomysłem, i ten dom zacznie funkcjonować przez cały rok, a więc także i przez zimę, będzie można mówić o jakichś systematycznych działaniach z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, to na pewno mieszkańcy Krosnowic to odczują. Przełom także i kolejny festiwal. Znowu cztery chóry z Czech, z Rychnowa Czeskiego, z Milicza, z Wambierzyc, z Opola. Blisko 100 wykonawców, 98 osób. Znowu przyjechała praprawnuczka Reimana. Przyjechał prezes chóru z Bonn, który przyjechał po to, żeby zobaczyć, jak wygląda festiwal, jaka jest atmosfera i zapowiedział, że na pewno do Krosnowic przyjedzie. Towarzystwo Miłośników Krosnowic jest jak gdyby dowodem na to, że ludzie chcą działać, że są pomysły, że mają inicjatywę, że zależy im na tym, żeby się w miejscowości coś działo. W Krosnowicach 2 lata temu został opracowany program Krosnowice. Chyba zadbana, czy ładna wieś pod miastem. No, brakuje tutaj jeszcze takiego szerszego zaangażowania społeczeństwa Krosnowic. Chociaż jeden z nowych mieszkańców Krosnowic, oto 2 chyba lat, teraz po festiwalu, po niedzielnym jeszcze koncercie organowym, powiedział, mówi, wie pan, ja się zapiszę do was, bo tu się rzeczywiście coś dzieje. Ja myślę, że tych ludzi będzie stopniowo przybywać. Zresztą zainteresowanie naszą działalnością jest szerokie, bo to, że 1% dochód jest wysoki w tym roku, to nie dlatego, że myśmy rozdali ileś tam ulotek i żeśmy prosili i namawiali i ogłaszali, ale że oprócz tej reklamy i tej zachęty po prostu są konkretne działania i ludzie dają ten 1% nie na podstawie ulotki, że daj, tylko oni dają po prostu dlatego, że wiedzą, jak się tymi pieniędzmi obraca, jak się tymi pieniędzmi gospodaruje. Myślę, że na tą 3000 prawie wieś krosnowicką, to jeszcze na pewno jest wiele osób takich, które się jeszcze nie ujawniły, a mają takie możliwości i mają na pewno coś do powiedzenia. Ale myślę, że to stopniowo, że to nadejdzie, a nadejdzie na pewno wtedy, kiedy na każdym kroku potrafimy docenić
tych i w jaki sposób pochwalić, wynagrodzić w tym sensie, w sensie pochwały i zachęty ludzi do dalszego działania. W tym roku, oprócz tego projektu unijnego, realizujemy od festiwalu właściwie, realizujemy także projekt, który dostał dofinansowanie ze starostwa, 3000 na festiwal Raymana i działania po festiwalu Raymana. Za te pieniądze będzie wydana płyta DVD, która powstaje na podstawie waszego właśnie tutaj nagrania i nagrania dźwięku, który wykonywał pan Bałanda z Nowej Rudy. A zakończy się ten projekt ze starostwa w połowie grudnia, kiedy będziemy organizować imprezę pod tytułem albo to będzie Przeżyjmy to jeszcze raz w sensie festiwalu, albo może Zaduszki Raymanowskie. Tym bardziej, że to będzie w przededniu jak gdyby 190. rocznicy urodzin Raymana i 125. rocznicy śmierci, która przypada w lipcu przyszłego roku.